Cześć, witajcie. W końcu doczekaliśmy się wszyscy. Pojawiło się nowe wyzwanie poliglotki. Rozpoczynamy nowe, noworoczne wyzwanie poliglotki. I dzisiaj jest właśnie pierwszy dzień. Formuła tego wyzwania będzie troszkę inna niż do tej pory. Do tej pory w tych dwóch wcześniejszych wersjach wyzwania ja codziennie publikowałam nowe wideo na YouTube i kosztowało mnie to dużo pracy. Oprócz tego, że i tak codziennie uczyłam się języka, to musiałam jeszcze publikować te wideo, więc jednak nie było to zbyt dobrym pomysłem moim zdaniem, dlatego tym razem zmieniłam troszkę tę formułę i będzie ona następująca. Po pierwsze, można się na to wyzwanie zapisać i pod tym filmem znajdziecie link, pod którym możecie się tam właśnie zapisać, zostawić swój adres e-mail i dzięki temu, po pierwsze, możecie codziennie dostawać ode mnie maila z przypomnieniem nauki i tego maila będę zawsze wysyłać wieczorem, nie rano, ponieważ to będzie taki ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze się nie pouczyli danego dnia, został ich wieczór, jeszcze nic nie zrobili. To będzie taki troszkę motywujący e-mail ode mnie. Następnie zapisując się na tę listę, otrzymacie listę zadań na to wyzwanie i tych zadań jest 17. Jest to 17 nowiutkich, świeżutkich zadań, których do tej pory jeszcze podczas żadnego wyzwania nie było. I są to takie zadania, które starałam się dobrać pod kątem stopnia zaawansowania. Są to zadania, które mogą być wykonywane przez ludzi początkujących, jak i również przez uczniów takich już bardziej zaawansowanych w języku obcym. W mailu otrzymacie również linka do ściągnięcia planera na to wyzwanie, czyli kalendarza, na którym znajdziecie również, jak zawsze, łańcuszek systematyczności. I jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, czym jest łańcuszek systematyczności, to jest to, można powiedzieć, też taki mały kalendarzyk, gdzie można zaznaczać każdy dzień, kiedy się uczyliśmy i teraz, ile każdego dnia należy się uczyć. To pozostawiam Wam. Może to być godzina, może to być pół godziny, może to być nawet 15 minut. Jeśli ktoś naprawdę ekstremalnie nie ma czasu, to może to być nawet 5 minut. Ważne, żeby to było codziennie tyle, ile założyliście sobie z góry i wtedy, jeśli to zrobicie, to możecie sobie w tym łańcuszku systematyczności zaznaczyć, że to jest na dzisiaj zrobione. No i to jest bardzo fajne, takie motywujące, jeśli widzimy, że ten łańcuszek rośnie, że codziennie w tę krateczkę coś wpisujemy i wtedy gorzej nam jest to przerwać, bo wiemy, że wtedy będzie krateczka pusta i to nie będzie zbyt fajne, więc on pomaga tak troszkę utrzymać ten taki codzienny rytm nauki. Także na tym planerze znajdziecie właśnie ten łańcuszek systematyczności i znajdziecie kalendarz, w którym możecie sobie zaplanować każdy dzień nauki, gdzie możecie konkretnie zapisać, co chcecie zrobić. I polecałabym Wam nie robić tego od razu pierwszego dnia, żeby nie rozplanowywać sobie całej nauki już pierwszego dnia na cały miesiąc, ponieważ to się będzie zmieniało i tak zobaczycie, że niektóre zadania może będą Wam się podobać bardziej, inne mniej i będziecie może chcieli jedno zadanie zrobić kilka razy. I dlatego najlepiej sobie nie wpisywać tego od razu na samym początku. Kilka dni naprzód w porządku, ale na cały miesiąc to jest troszkę moim zdaniem za wcześnie, żeby wszystko zorganizować. Na tydzień do przodu maksymalnie, powiedziałabym. Zapisując się na to wyzwanie, otrzymacie również listę z 46 pomysłami do nauki języków, które były obecne jako zadania podczas dwóch poprzednich edycji wyzwania. Także jeśli Wam nie do końca podejdą te zadania z tego wyzwania, to na 100% znajdziecie coś dla siebie w tych starszych, różnych zadaniach z poprzednich wyzwań. I to również otrzymacie chwilę po tym, jak się zapiszecie na to wyzwanie. Troszkę tam będziecie musieli poczekać kilka godzin, ale tego maila z tą listą dostaniecie. Nie tylko będziecie ode mnie otrzymywać codziennie maila motywującego, ale również będą wideo, oczywiście, tylko że będzie to troszkę inna forma. Będą 4 filmy w każdą niedzielę wyzwania i dzisiaj jest właśnie pierwszy z nich. I również będą live'y na Facebooku. Także jeśli będziecie mieć jakieś pytania na bieżąco, to i tak możecie zawsze pod takim wyzwaniowym wideo zadać je w komentarzach, albo możecie je również zadać na żywo, podczas sesji na żywo na Facebooku, co również będzie się odbywało w każdą niedzielę. Na początku chciałam robić właśnie tylko te sesje live na Facebooku, ale wiem, że wielu z nas
że wielu z Was nie ma na Facebooku właśnie i jednak preferujecie, żeby te wideo pojawiały się tutaj na YouTubie, więc będę to robić za każdym razem po tym live na Facebooku. Będę również wrzucać tutaj na YouTube osobne wideo, gdzie będę mówić o tym samym. I to za każdym razem będzie jakiś inny temat, który poruszę. Plus pytania na Wasze odpowiedzi, jeśli nie zdążyłam w międzyczasie odpowiedzieć na nie w komentarzach na przykład, albo jeśli jakieś pytanie pojawia się częściej, to też będę się starała wtedy na to właśnie w tym wideo odpowiedzieć. Chyba że żadnych pytań w ogóle z Waszej strony nie będzie, co również jest możliwe, to wtedy takiego Q&A nie będzie w tym wideo. A mam nadzieję, że poradzicie sobie świetnie i będziecie śmigać również bez mojej pomocy, ale za to po prostu z taką pomocą, że będzie to codzienne przypomnienie do nauki. Być może zastanawiacie się, dlaczego nie zrobię live'a tutaj na YouTube, ale no niestety nie jestem jeszcze na to do końca gotowa. Jeszcze nie do końca ogarnęłam to technicznie i troszkę jeszcze się obawiam, więc na razie robię te live na Facebooku, ale to nie jest wykluczone, że one również w późniejszym czasie na YouTube będą. Raczej nie podczas tego wyzwania, ale ogólnie no kiedyś tam chyba będą, myślę. I teraz, jak wykonywać te wszystkie zadania z wyzwania? Czy to musi być codziennie to samo, czy to musi być codziennie inne, czy one się mogą powtarzać? Tutaj możecie robić, jak Wam się podoba. Ale jednak wolałabym, żeby to nie było codziennie to samo zadanie i tylko jedno przez cały miesiąc. Lepiej, żeby troszkę sobie to urozmaicić. Nie musicie brać codziennie jednego zadania. Poza tym może się tak zdarzyć, że jedno zadanie będzie dla Was bardzo duże. Będzie się Wam wydawało bardzo trudne i będziecie musieli nawet to zadanie rozłożyć na takie mniejsze, na takie mniejsze kroczki. I do tego Wam właśnie służy również ten planer, żebyście mogli sobie wpisać konkretnie na dany dzień to, co macie zrobić, i to mogą być właśnie te małe kroczki, a raczej nawet powinny, bo wiadomo, im mniej ktoś jest zaawansowany, tym więcej czasu mu zajmuje wykonanie jakichś takich bardziej kompleksowych zadań z tego języka. Więc być może zdarzy się tak, że na jedno zadanie będziecie musieli poświęcić aż kilka dni. I wtedy możecie to sobie rozłożyć na te kilka dni i też będzie ok. Także nie stresujcie się tym, że na przykład jakieś zadanie jest zbyt kompleksowe, zbyt duże, zbyt trudne i w ogóle go nie będziecie robić. Możecie to zadanie nawet zrobić, nawet to trudne, nawet to duże, ale po prostu rozłożyć to sobie na mniejsze. Więc w taki właśnie sposób możecie korzystać z tego planera i powinniście sobie również ustalić porę dnia, kiedy się uczycie. I najlepiej, żeby to była zawsze ta sama pora, żebyście już byli przygotowani do tego i żeby to było również zapisane w kalendarzu, dlatego że wtedy, ok, nadchodzi ta godzina, to tak jak ja ostatnio właśnie o tym mówiłam, o tych priorytetach. Jeśli dla Was ta nauka języka przez ten miesiąc teraz wyzwania jest priorytetem, no to najlepiej, żebyście to sobie zapisali w kalendarzu i się po prostu tego codziennie trzymali. I czasami ludzie mnie pytają, bardzo często właściwie, o takie rzeczy, jak można zintegrować tę naukę języka jakoś tak w ciągu dnia, żeby tego za bardzo nie odczuć, żeby się też za bardzo nie namęczyć, żeby nic tak naprawdę nie zrobić, ale jednak coś tam, nie wiem, dla spokoju sumienia na przykład, albo żeby to było jakoś tam, powiedzmy, skuteczne, ale żeby nie było tak odczuwalne i żeby nie wymagało takiego nakładu czasu na przykład. Otóż w różnych sytuacjach można tego języka się oczywiście uczyć i wszystkie jakieś takie małe chwilki można wykorzystywać, ale z mojego doświadczenia wynika, że nie jest to aż tak bardzo skuteczne jak taka zaplanowana nauka na konkretną godzinę, gdzie po prostu spędzamy konkretną ilość czasu nad tym, co mamy zrobić, wtedy jesteśmy bardziej nad tym skoncentrowani. I ja na ten temat również będę nagrywać wideo za niedługo właśnie o tym, jak sobie znaleźć czas na naukę i jak to jest najlepiej zrobić, i myślę, że w ciągu następnego miesiąca takie wideo na pewno się pojawi. Bardzo fajnie jest również zacząć zawsze w jakiś taki fajny sposób. Kiedy ja do czegoś nie mogę się zebrać, to przeważnie tańczę. I już tutaj mieliście okazję zobaczyć na YouTube próbkę takiej mojej zabawy. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam Was do tego działu Community tutaj na YouTube. I tam wrzuciłam jedno takie wideo, a po więcej tych filmików zapraszam Was bardzo na Instagrama, gdzie wszystkie te filmiki takie z tańcem moim wrzucam. Kiedy ja sobie włączam jedną piosenkę, to jest tylko chwila, to nie jest tak, że później się roztańczam na całą godzinę, bo właśnie nie o to chodzi. Chociaż nieraz też tak bywa, jeśli chcę sobie potańczyć dłużej. Ale jeśli włączę sobie taką jedną piosenkę, potańczę, to od razu mam lepszy humor, od razu
buzia się sama uśmiecha i od razu mam też ochotę na robienie wielu rzeczy. Także to akurat Wam polecam, to jest mój sposób i uważam, że on jest całkiem dobry. I wtedy jesteśmy tacy bardziej zmotywowani do zrobienia czegokolwiek. I ja w taki sposób właśnie lubię zaczynać też moje rzeczy, bo wiem, ok, jak sobie potańczę, to wtedy już wszystko pójdzie dobrze. No więc to jest taki mój sposób. I to, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby nie skupiać się za bardzo na planowaniu tej nauki, żeby nie spędzać większości czasu na tym, żeby sobie tę naukę zaplanować, żeby zbierać materiały, żeby się zastanawiać nad tym, jak coś zrobić i tak dalej, bo na tym możemy stracić bardzo, bardzo dużo czasu i czasami może w ogóle nie dojść do nauki. I niekoniecznie jest to związane oczywiście z nauką, jest to związane z różnymi dziedzinami w życiu. Czasami się człowiek zbiera do czegoś latami wręcz i nie może tego zacząć, bo wiecznie czegoś mu jeszcze brakuje. Jak kupi to, to już na pewno będzie super. Jak kupi jeszcze ten podręcznik, to już wtedy na pewno zacznie i tak dalej. I można tak po prostu robić to bez końca. Dlatego ja bym nie chciała, żebyście w ten sposób do tego podchodzili. Nie skupiajcie się aż tak bardzo na planowaniu. To nie musi być zrobione pięknie, idealnie. To po prostu musi być zrobione szybko, sprawnie, po to, żeby można było już jak najszybciej się od razu uczyć. No i jak mówiłam wcześniej, bardzo ważne jest również to, żebyście sobie rozłożyli tę naukę na mniejsze kroczki. Możecie sobie założyć taki na przykład tygodniowy cel i może to być jakiś taki, coś takiego większego, co chcecie osiągnąć i musicie się zastanowić, ok, to jak to teraz można rozłożyć na te mniejsze kroczki i którego dnia wykonam jakie działanie, żeby dojść do tego celu mojego tygodniowego. Tak tylko przykładowo na przykład, jeśli ktoś założył sobie, że chce przeczytać, jeśli nie jest aż tak zaawansowany, a założył sobie, że chce przeczytać na przykład kilka rozdziałów z książki, to najprawdopodobniej zajmie mu to i tak więcej niż tydzień, ale powiedzmy tak mniej więcej, żeby Wam dać jakiś przykład, to wtedy można sobie założyć, że na przykład jednego dnia czytamy jedną stronę, drugiego dnia wypisujemy sobie te wszystkie słówka, tworzymy sobie zdania z tymi słówkami, trzeciego dnia nie patrzymy na te zdania, które napisaliśmy poprzedniego dnia i tworzymy je sobie na nowo, podobne albo takie same, ale staramy się, żeby tam nie było żadnych błędów. I na przykład ja też również będę publikować, mam nadzieję, że podczas tego wyzwania właśnie to będzie jednym z tych wideo, takie wideo na temat tego, jak można korzystać z internetu, jeśli sobie coś piszemy, jak możemy sobie to sami sprawdzić, jak możemy sami sobie sprawdzić poprawność tego, co piszemy i jak możemy sprawdzić, jeśli nie jesteśmy do końca pewni i chcemy coś napisać, to właśnie jak można korzystać z Google i z innych rzeczy, głównie z Google, żeby to zrobić jak najbardziej poprawnie, bo jednak nawet jeśli jesteśmy na samym początku nauki, nawet jeśli jesteśmy na poziomie A1, A2, to już tutaj bardzo dużo rzeczy możemy napisać poprawnie, jeśli będziemy umieli się posiłkować właśnie Googlem, więc o tym będę mówić również podczas tego wyzwania. Jeśli na przykład Waszym celem jest rozumienie, powiedzmy, jakiegoś serialu, albo na przykład wiadomości, albo chociażby prognozy pogody, to tutaj również to sobie możecie rozłożyć na czynniki pierwsze. Możecie pierwszego dnia obejrzeć sobie to kilka razy. Możecie sobie później wypisać wszystkie różne takie nowe słówka, jakieś wyrażenia, których nie znaliście. Następnie możecie to właśnie opisać samemu. Później możecie to nauczyć się mówić o tym i na końcu jeszcze raz możecie to sobie obejrzeć na spokojnie i zobaczycie, że wtedy o wiele więcej rozumiecie z tego wideo. I właśnie mniej więcej tak to sobie zawsze rozkładać na takie mniejsze kroczki. One mogą być wykonane każdego dnia, jeśli macie więcej czasu danego dnia, który możecie przeznaczyć na tę naukę. Ale zawsze jednak następnego dnia warto wrócić do tego, co robiliśmy poprzedniego dnia, żeby sobie w pewnym sensie powtórzyć. I powtórzyć to mam na myśli tutaj nie to, żeby to po prostu przeczytać, bo to nic nie daje, tylko żeby naprawdę powtórzyć, czyli zrobić to po prostu szybciutko jeszcze raz. Czyli na przykład sobie to jakoś opisać, opowiedzieć ustnie, tak, żeby było słychać do lustra, jeśli mamy z kim rozmawiać, albo nawet nie do lustra, ale wypowiedzieć te słowa, opowiedzieć to sobie jeszcze raz. I tutaj, jeśli chcielibyście na przykład zrealizować takie zadanie, że mówicie coś i się nagrywacie i chcecie zobaczyć, jak Wam to wyjdzie, to oczywiście możecie to zrobić sami dla siebie, albo również możecie dołączyć do mojej grupy Klub Poliglotek.
w której możecie tam właśnie na ścianie tej grupy opublikować takie swoje wideo, kiedy mówicie w języku obcym i tym samym również wystawić się na pochwały i krytykę innych. Albo również na korektę. Jeśli na przykład powiedzieliście coś źle, to najprawdopodobniej inni ludzie, którzy są w tej grupie, dziewczyny, które są w tej grupie, kobiety, bo są tam w tej chwili głównie kobiety i nie wiem, czy będą jacyś mężczyźni, ale oczywiście zapraszam również, dlaczego nie. I wtedy różne osoby mogą Was poprawić, mogą Wam też dodać troszkę otuchy, mogą również coś miłego powiedzieć, bo raczej nie sądzę, żeby ktoś mówił coś niemiłego, to na pewno nie w mojej grupie. Więc pod tym wideo również znajdziecie linka do tej grupy na Facebooku, do której możecie dołączyć. No i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli zakładacie sobie na przykład, że będziecie się uczyć chociażby nawet przez te 5 minut. Ja wiem, że czasami ludzie nie mają czasu, że czasami są leniwi i nie mają ochoty, więc przynajmniej te 5 minut, jeśli będzie, to i tak już jest coś, bo najprawdopodobniej jeśli tak zaczniemy, to wtedy będzie to więcej niż 5 minut, ale nie musi być. Możemy sobie założyć 5 minut i zamknąć po 5 minutach. Ja tutaj nikogo do niczego nie zmuszam, ale jeśli uda Wam się jednego dnia zrobić więcej niż 5 minut, zrobić 20, pół godziny, godzinę nawet, to absolutnie nie jest żadna wymówka, żeby następnego dnia tego nie zrobić i pomyśleć sobie, ja już zrobiłam poprzedniego dnia aż godzinę, więc teraz przez kilka dni w ogóle nic nie muszę, a na pewno jak jeden dzień opuszczę, to wtedy się nic nie stanie. Nie, tak nie robimy, ok? Nie przenosimy sobie tego z dnia na dzień. Codziennie mamy to do zrobienia i jeśli zrobiliśmy jednego dnia więcej, to super, ale to nie znaczy, że następnego dnia mamy nic nie zrobić. To nie jest usprawiedliwienie, ok? Robimy codziennie, każdego dnia. Pewnie zastanawiacie się, nad jakim językiem ja będę pracowała podczas tego wyzwania i tym razem będzie to język hiszpański. Dlatego, że ja studiowałam język hiszpański, również język włoski, ale hiszpański studiowałam i po tych studiach już niezbyt wiele miałam niestety z hiszpańskim do czynienia, dlatego ja mam taką tendencję do zapominania tego języka. I mam teraz taki plan, żeby przez ten miesiąc tak porządnie ten język odświeżyć, żeby znowu móc w nim śmigać. Na pewno sobie wezmę też jakieś konwersacje i na pewno będę robić też wiele zadań z listy i będziecie o tym wiedzieć, ponieważ ja w każdym wideo co tydzień będę Wam o tym mówić, będę Was o tym informować, będę też mówić, jak mi poszło. No i na pewno codziennie będą informacje na ten temat na Instagramie, także jeśli chcecie bardziej tutaj śledzić moje poczynania podczas wyzwania, to bardzo zapraszam właśnie na Instagram. Niektórzy z Was może pamiętają również, że w tamtym roku zrobiłam taki roczny planer dla Was, taki dziennik poliglotki, w którym można było zaplanować całą naukę języka na cały rok. W tym roku również mam taki planer i jest on wiele lepszy, bo jest bardziej rozbudowany, jest w ogóle ładniejszy i tak w ogóle to zrobiłam go całkowicie sama i siedziałam nad tym bardzo dużo czasu, ale go zrobiłam. I on jest w PDF-ie i również będzie do kupienia. Ale najprawdopodobniej za kilka dni dopiero, ponieważ muszę się tutaj najpierw uporać z takimi sprawami organizacyjnymi. I dopiero wtedy będzie ten planer można sobie zakupić i kiedy będzie już można, to wtedy na pewno Was o tym poinformuję w jakikolwiek sposób. Albo przez maila, jeśli jesteście u mnie, albo tutaj, albo na Facebooku, a już na pewno na Instagramie. I oczywiście przypominam Wam jeszcze o tych warsztatach, które się odbędą. Myślę, że w następnym tygodniu będą to warsztaty na temat hakowania gramatyki, jak dostrzegać różnice, a raczej podobieństwa między gramatyką języka polskiego, a gramatyką czterech języków, niemieckiego, angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. I gdzie będę również poruszać taki temat takich podstawowych pojęć gramatycznych, które są kluczowe, jeśli uczymy się języka obcego, to naprawdę bardzo o wiele łatwiej jest nam się go uczyć, jeśli znamy takie podstawowe pojęcia, jeśli je rozumiemy i wiemy, co z czym się je w gramatyce. I ludzie o takich pojęciach zapominają, bo gdzieś tam przerabiali je w szkole podstawowej, a później już koniec, już więcej nie muszę się tego uczyć, więc nie będę. A później, kiedy się trzeba uczyć języka obcego, to te rzeczy jednak powracają i warto je znać, żeby po prostu uczyć się jednak szybciej, łatwiej, żeby to było bardziej efektywne. Także jeśli jesteście zainteresowani tymi warsztatami, to również pod filmem znajdziecie linka do nich i tam się można zapisać na listę oczekujących, ponieważ również w tej chwili jeszcze nie można się zapisać. Tak samo jak nie można kupić planera, tak na razie jeszcze nie można kupić tych warsztatów. I to dopiero będzie też, myślę, tak właśnie w drugim tygodniu stycznia niestety. A ja już teraz będę kończyć, bo słyszę, że kochani sąsiedzi znowu zaczęli wiercić, więc to znak, że należy kończyć. I
Mam nadzieję, że będziemy razem podczas tego wyzwania, że będziecie mieć ochotę i siłę i czas na codzienną naukę, że pomoże Wam to też być może w utrzymaniu noworocznych postanowień, jeśli jednym z Waszych postanowień, jeśli robicie takie w ogóle, była właśnie nauka jakiegoś języka, a wiem, że to bardzo często jest, gdzieś tam się przewija wśród noworocznych postanowień. Więc jeśli jest to jedno z Waszych postanowień, to ja Wam tutaj wychodzę naprzeciw, będę Was tutaj motywować przez cały miesiąc, będę Was tutaj szturchać i mam nadzieję, że po miesiącu wszyscy będziemy zadowoleni i będziemy ze sobą mieli bardzo fajny miesiąc nauki języka wspólnej. Także do zobaczenia na mailu i do zobaczenia za tydzień na pewno tutaj na YouTube, a być może w ciągu tygodnia również w jakichś innych wideo, które tutaj uda mi się zapostować w międzyczasie. Do zobaczenia, trzymajcie się, uczcie się i powodzenia. Pa, pa!